Lesiu, idziemy na spacer. Zapraszam, Lesiu, zapraszam. Idziemy nagrywać film. Przywitaj się tu ładnie z widzami. O, przepięknie. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Jako, że jest to mój pierwszy odcinek w tym roku, no to powiem wam na wstępie, że w mojej głowie na ten rok rodzi się bardzo dużo ciekawych projektów. I na pewno nie omieszkam się nimi z wami podzielić, tak więc będą ciekawe filmy. Jako jeden z pierwszych filmów na pewno zobaczycie, jak robię właśnie wybieg dla Legwana Leszka. Wybieg będzie naprawdę konkretny. Podwieszę go od sufitu do ściany, tak żeby on właśnie na samej górze miał swoje rewiry. Miejsca na pewno będzie miał od groma, także no będzie się działo. Film będzie na pewno ciekawy. Co do reszty, nie mogę wam tak od razu wszystkiego zdradzić, ale zaufajcie mi na słowo, będzie grubo. W dzisiejszym odcinku chciałem wam zaprezentować kilkadziesiąt różnych terariów, które ostatnimi czasy wykonałem. Będą to teraria tropikalne, stepowe oraz dla pająków. I generalnie też są to teraria, które w tej chwili są dostępne u mnie w sklepie. Jeżeli komuś się spodoba któreś szkiełko, jak najbardziej można się do mnie odezwać lub po prostu przyjechać do mnie do sklepu, no i zakupić takie terarium. A dodatkowo w najbliższą niedzielę 30 stycznia, z racji, że w Krakowie odbywa się giełda terrarystyczna, a ja niestety z przyczyn logistyczno-technicznych nie będę w stanie się na niej pojawić, otwieram sklep właśnie w tą niedzielę w godzinach 10-16, także jeżeli ktoś miałby ochotę przyjechać, zbić ze mną pionę lub zobaczyć na żywo teraria czy Leszka, zapraszam serdecznie na Bardowskiego 2 i powiem wam, że przygotowałem dla was na ten dzień bardzo ciekawe promocje. Na każde terrarium daję obniżkę od 5 do 15%. Zależy które, oraz do każdego terrarium przypisany jest los z numerem. I na koniec ze wszystkich tych losów zrobimy sobie losowanie nagród. Jako pierwsza nagroda jest voucher na 100 zł, druga nagroda voucher na 50 zł, a trzecia nagroda jest to nagroda niespodzianka. Dość już gadania, nie będę przynudzał. Leszek pewnie chętnie pójdzie na spacer po tych korzeniach, a ja pokażę wam teraria, o których mówiłem wcześniej. Zacznijmy sobie może od terariów tropikalnych. Tutaj przedstawiam wam największe z tych, które mam w tej chwili dostępne. Mamy tu rozmiar 50x45x90 wysokie. Jak widać we wnętrzu jest wykonana ścianka strukturalna na całej tylnej ścianie oraz praktycznie na całych bocznych ścianach. Jeśli chodzi o wystrój, w ściance mamy kilka doniczek na żywe rośliny, ale są też domieszane sztuczne, tak żeby było bardzo zielono. Dodatkowo mamy tutaj tuby korkowe, jakieś liany, tak żeby wystrój był naprawdę tropikalny. Jeśli chodzi o wentylację, mamy oczywiście klasyczny dolny próg wentylacyjny, a u góry wykonana jest wentylacja z siatki. Siatka jest bardzo fajnym pomysłem, gdyż jeżeli byśmy potrzebowali zamontować tutaj lampę grzewczą lub UVB, bez problemu możemy ją sobie położyć na górze i całe promienie będą przez siatkę przechodzić do wnętrza terrarium. No to co, przejdźmy może do kolejnego, mniejszego zbiornika tropikalnego. Jako następny mamy tutaj rozmiar 55x40x70 wysokie. Ten zbiornik przygotowałem z myślą o kameleonie, gdyż mamy tutaj wentylację boczną z siatki oraz góra również jest wykonana z siatki. No wentylacja jest bardzo duża w tym terrarium. Jeśli chodzi o wystrój, mamy tutaj wykonaną ściankę strukturalną na całej tylnej ścianie oraz częściowo na prawej bocznej. Oczywiście też są tutaj wmontowane doniczki na żywe rośliny. No i podobnie jak w poprzednim mamy częściowo żywe, częściowo sztuczne. Jak wiadomo dla kameleona niezbędne są tego typu liany, żeby mógł się poruszać po terrarium. Także też jest ich tutaj dosyć sporo, tak żeby bez problemu kameleon mógł sobie dojść w każde miejsce. No zbiorniczek iście tropikalny. Przejdźmy sobie do następnego tropiku. Tutaj mamy ten sam wymiar, 55 cm na 40 na 70 wysokie. Tutaj jeśli chodzi o wentylację, mamy już zwykły, klasyczny próg dolny oraz u góry również jest siatka wentylacyjna. Tak więc tak jak w poprzednich zbiornikach, nie ma problemu z umiejscowieniem lamp na zewnątrz. Co do wnętrza zbiornika, tutaj oczywiście również jest ścianka strukturalna, z tym, że nie zajmuje już ona tak dużo miejsca, gdyż tutaj boki są wolne. W zasadzie ścianka wchodzi na nie tylko delikatnie. Co do obsady roślin, mamy tutaj w przewadze żywe rośliny. Tu mamy skrzydło kwiata, Scindapsus, tam jest z tyłu fitonia. Sztuczna roślina jest jedynie tutaj na dole, tak żeby przyzielenić delikatnie właśnie ten dół. Co do pozostałego wystroju, mamy tutaj bardzo fajne tuby korkowe.
Tak więc jeśli zamieszkałby tutaj gekon, na pewno będzie miał wiele kryjówek, będzie się czuł bezpiecznie. Tutaj roślinki jak się rozrosną, zrobi się taka fajna dżungla, bo tak, skrzydłokwiat pójdzie do samej góry, a Scindapsus powinien porosnąć nam tutaj ten obszar. Tak więc zrobi się całkiem zielono, na pewno fajnie, tropikalnie. Tutaj mamy kolejny zbiorniczek i zarazem ostatni w tych wymiarach, gdyż on też ma rozmiary 55x40x70 wysokie. Jak widać, przez środek terrarium biegnie nam taka jakby centralna tuba korkowa. Jest ona dosyć duża, także na pewno będzie fajnie spełniać funkcję kryjówki. Od tyłu powycinałem kilka otworów, tak żeby dało się jednak zajrzeć do zwierzaka, który by się w niej schował. Terrarium przez to, że ma właśnie te artefakty azteckie, jak obrośnie roślinami, na pewno stworzy taki fajny amazoński klimat. No, ciekawie. Przechodzimy teraz do ostatniego z tropikalnych terrariów, które mam tutaj do pokazania. Jest to terrarium wykonane na kostce Exoterry w wymiarze 45x45x45. Szczerze mówiąc, to terrarium robiłem z myślą o drzewołazach, gdyż jest tutaj dosyć bujna roślinność oraz duża wilgotność. Aczkolwiek jakiś nieduży gekon też na pewno miałby tutaj fajne życie. Ta paprotka no, rozrosła się już niesamowicie. Naprawdę stanowi nam tutaj dużą powierzchnię obszaru tego terrarium. Przez środek idzie skośnie taka tuba korkowa, także kryjówek jest tutaj co niemiara. No, totalny tropik. No i tutaj wiadomo jak to w terrariach Exoterra, cały sufit jest z siatki, także wentylacja jest bardzo fajna. Dobra, zamykamy to terrarium i przenosimy się do stepowych. No to dobra, zbiorniczki stepowe też zaczniemy sobie od największego. Mamy tutaj rozmiar 100x40x50 wysokie. Terrarium typowo stepowe. Jak widać, ścianka strukturalna wykonana na całej tylnej ścianie oraz częściowo na bocznych. Zobaczcie, uzyskałem w tym terrarium dwie fajne jaskinie. Tutaj mamy jedną, taka mroczna z czachą. Oczywiście czacha nie jest wmontowana na stałe, także można sobie ją wyjąć, jeśli by komuś nie odpowiadało. Analogicznie z lewej strony mamy drugą jaskinię. Ta jaskinia jest już głębsza, także ona z powodzeniem może spełniać funkcję takiej przyczajonej kryjówki, tak żeby zwierzak czuł się bardzo bezpiecznie. Jeśli chodzi o podłoże w tym terrarium, jak i w sumie we wszystkich stepowych, które wykonuję, mamy tutaj mieszankę gliny wiążącej i piasku. No jak już wiecie z moich wcześniejszych filmów, tworzy to bardzo fajne związane podłoże, także jest bezpieczne dla gadów, a przy okazji bardzo fajnie się sprząta, no i jest najbardziej zbliżone do naturalnego, tak więc bardzo polecam tego typu podłoże. W tego typu terrarium na pewno świetnie odnalazłby się na przykład pyton królewski lub jakiś nieduży harem gekonów lamparcich. Ewentualnie po domontowaniu lampy UVB i grzewczej mogłaby tutaj zamieszkać młoda agama. Mówimy tutaj o młodej agamie bądź podrostku, zanim dorośnie do swojego wieku docelowego. Okej, przejdźmy teraz do mniejszego rozmiaru stepowego. Mamy tutaj terrarium w rozmiarze 65x35x35. Wystrój bardzo ciekawy. Taka jakby opuszczona pustynia. Może przez to, że jest tutaj ta czacha, aczkolwiek też nie jest wmontowana na stałe, jakby się komuś nie podobało, można wyjąć. No i co, jeśli chodzi o ściankę, mamy tutaj taką niedużą półkę. Pod nią jest taka jakby otwarta jaskinia. Z lewej strony znajduje się już taka większa półka, pod którą jest przyczajona jaskinia. Podłoże oczywiście tak samo jak w poprzednim, glina z piaskiem. No i różne elementy stepowo-pustynne do wystroju. Przechodzimy do kolejnego stepu. Jest to w zasadzie najmniejsza stepówka, którą w tej chwili mam w ofercie. Mamy tutaj rozmiar 40x25x30. Tak więc idealny zbiornik dla jakiegoś młodego gekona lamparciego lub młodego heterodona. Zwierzątko, które jest nieduże, a lubi pustynny klimat, na pewno idealnie wpasowałoby się w to terrarium. To jest tak naprawdę ostatnie stepowe terrarium, które chciałem wam pokazać w tym filmie. Jeśli chodzi o terraria dla pająków, nie mam ich w tej chwili jakoś zaskakująco dużo, no ale tak jak widać, tutaj mamy 4 zbiorniczki dla nadrzewniaków, każde w rozmiarze 20x25x30. Przez to, że mają głębokość 25, po wykonaniu ścianki zostało w nich naprawdę dużo miejsca, także nawet jakieś poecji loterie bez problemu by się tutaj odnalazły. No jak widać, w każdym terrarium jest wystrój taki bardziej tropikalny, aczkolwiek w większości są sztuczne rośliny, tak jak tutaj na przykład mamy sztuczne. Kolejne terrarium mamy z żywą roślinnością. Następne terrarium, o jak widać, takie trochę mroczne. Tu się śmieje jakaś twarz.
W tym przypadku są same sztuczne rośliny. No i ostatnie z tych czterech szkiełek to mieszanka żywych i sztucznych roślin. Tutaj mamy też fajną przyczajoną jaskinię. Generalnie no, te teraria mogłyby być również dla małych gekonów, na przykład gekonów płaczących bądź bardzo młodego gekona orzęsionego. Tutaj mam jeszcze jedno terarium, kosteczkę 30, czyli rozmiar 30-30-30. Klimacik, jak widać. Ścianka wykonana oczywiście z niezbędnymi kryjówkami, także zwierzak ma się gdzie schować. Jako ostatnie pokażę Wam jeszcze terarium 3 w jednym. Jest to sklejone terarium, ale podzielone na 3 komory, tak żeby można było właśnie trzymać sobie w nich niezależnie 3 pająki. No bo myślę, że już taki zbiornik to typowo tylko na pająki. W każdej komorze jest osobne oświetlenie. No i co tu dużo mówić? Nic, tylko brać. Dobrnęliśmy już do końca odcinka. Jak widać, Leszek wlazł mi na plecy i nie zamierza z nich zejść. No ale spoko, pazury ma fajne, ostre, także mam akupunkturę. Ale nic to. Lubię gościa. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema. Wracaj, byku, do siebie. I idziemy spać, bo już pora. Chyba mu się nie chce wracać do domu. A może jednak...